że to pierwszy mecz sezonu to zrobię 3 filmiki, a nie jak 2 robię zazwyczaj. Proszę Państwa, Pogoń prowadzi w tej wlicie 17:33 i trójeczka. Co włącza aparat, Pogoń ciepłe trójki. Wtedy tak samo było z Krzemińskim. No i mamy 40:33. Dąbrowa trochę osłabiona, bez Zaperta, chory, pozdrawiam oczywiście. Pisz, rodziców. Nie gra też Orzechowski. Jakaś tam drobna kontuzja. Dobrze powiedziałem? Orłowski, przepraszam. Orłowski nie grają, Orłowski. I on jeszcze nie gra, jak on się nazywa? Ten. Sebastian, Pastuszka, Pietruszka, Seler, dobra, manewka nie będzie. Tak się cieszył na nowo drużyna, a teraz badań nie załatwił. Katastrofa. Jak można być nim poukładanym? Tak jak on się dowiedział wczoraj, że mógł grać, nie? Że musi mieć badania. Taką mamy młodzież teraz. Krzymiński. Tak jest. Paweł. Spokojnie, Paweł. Oj, oj. Dobrze. Sypej. Jakie podanie. Do góry, yeah. Pod nim. Jeszcze raz. Dobry pał, Szumi. Przerwałeś kontrę. Dobra. Tata od Dziewicza, nie wiem, od tego wysokiego. Ja. 23. Nie gro to. No i Przemczo. W takich sytuacjach nie może się mylić. Najlepszym zawodnikiem w Dąbrowie do tej pory jest kto? Chyba Pustelnik. Dzieliżu co? On może chyba 20 punktów. Co ty godasz? Panie Krawczyk, ma pan nam jakieś napisane Pustelnik, ile ma punktów? Nie mam na razie. Szkoda. Bo ja godam 15, a oni godają 10. No, ja mówię, że najwięcej 15. Przede wszystkim, jak jeżdżę na Nowym Bytomiu, na Frynie, to się godo, a nie mówi. Właśnie. Po drugie, bo my sam goroli nie potrzebujemy. Właśnie. A zgoda kiedyś była częścią Nowego Bytomia. Wiedziałeś o tym? Silesia Basketball. Ja myślę, żebyście mi ta flaga ściągnęli, bo ja potrzebuję na kadry. Kto mi ją ściągnie? Ta flaga muszę ściągnąć, ja się boję tam wodzi, bo ją lęk wysokości. Za niedługo kadry się rozpoczynają. A ja jutro jadę z nimi na turniej do Bydgoszcza. Bydgoszczu. Albo Bydgoszczy. Jak to się godło? Do Bydgoszczy. No. Jedzie Dąbrowa i Bytom i o razy busem jada i o 5 rano pobudka, pan Pyplok mnie zawiezie. Ja. A Pogoń Ruda Śląska była w Tarnowie, zajęła 3 miejsce i dostali medale. Wreszcie, nareszcie. I koszulki i wszystko, nie? Ja to wiedział, kajować. A jeszcze jadymy do Oświęcimia. No. Thank you.
wszystko ciebie, ty! 17 punkt Tomasza Puchcelnika. Teraz się dowiedziałem, że miał 14, teraz rzucił się ma 17. Dostałem informację z łapki. 14. Ale już ma 17. No proszę państwa, jak damy rady wykluczyć Puchcelnika z gry, to damy rady wygrać. Puchcelnik doskonale zna tą halę, bo tu chodzi praktycznie, no tu raczkował na tej hali, nie? A kadra Polski cały czas szuka rozgrywających, kto wie, czy nie dostanie w przyszłości powołania. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Mosir Areny, z otwarcia sezonu, Ogólnie Biała Śląska, pozdrawiam.